Myślę, że bardzo duże przeżycie. Nazwałbym to małą olimpiadą. Myślę, że ciekawe wyzwanie i nie mogę się tego doczekać tak naprawdę. Jak silna będzie nasza reprezentacja? Wiem, że no jeszcze nie powołałeś tego składu, ale ilu zawodników, którzy mogliby być tutaj w Spale, czy są gdzieś w głowie trenera Heinena, będziesz mógł zabrać do Neapolu? Znaczy, tak naprawdę w Spale jest bardzo duża grupa, ale myślę, że my jako polska siatkówka generalnie nie mamy się czego wstydzić i patrząc na rozgrywki ligowe, na rozgrywki międzynarodowe, gra bardzo wielu Polaków na bardzo wysokim poziomie. I wydaje mi się, że powołanych do tej drużyny będzie bardzo wielu, bardzo zdolnych chłopaków. A poza tym jest jeszcze lista, pewnie na pewno jest taka, których nie dostaną tej szansy zagrania w tej drużynie uniwersjadowej, która jest tak samo zdolna. I cały czas dokonujemy selekcji w naszym gronie trenerskim. Ale już jakiś tam szkielet jest, już jakaś myśl jest, już wizja tej drużyny jest i jest ona skonsultowana ze sztabem reprezentacji, ze związkiem, także myślę, że wszystko idzie ku dobremu, żeby za chwilę te nazwiska mogły się pojawić w mediach. Jak będą wyglądały przygotowania do uniwersjady? Nie będą to takie długie przygotowania, nie ma czasu na to. To wszystko budowaliśmy dosyć szybko, ale teraz właśnie jesteśmy w momencie, w którym dogadujemy wszystkie szczegóły i będziemy się starali to zrobić w 3-4 tygodnie, żeby się dobrze przygotować, przygotowanie fizyczne zrobić trochę wcześniej, oparte o Kubę Gniadę, który pracuje w pierwszej reprezentacji, żeby on chłopaków przygotował. Także myślę, że wszystko będzie wyglądało dobrze, a najważniejsze w tym wszystkim będzie to, żeby wszyscy byli w dobrej formie, nic sobie nie zrobili i zagrali bardzo dobry turniej. 14 i 12 lat temu byłeś na uniwersjadzie. Jakie są twoje wspomnienia z tamtych imprez? A później rok po ostatniej, czyli w Bangkoku, byłem na olimpiadzie i tak naprawdę olimpiada nie różniła się niczym, tylko większe nazwiska na turnieju, organizacja i przeżycia, myślę, że bardzo zbliżone.